Witam państwa tutaj w pięknej grocie trola Na prośbę państwa, widzów, również listy i telegramy postanowiłem zareagować i tutaj pojawić się w grocie, ponieważ zarówno Carlos, Piotrek, jak i Święty Mikołaj, jeszcze parę innych osób przed nami wystąpiły ze swoim top 10. Zostawiam, nie będę gorszy, również takie top 10 zrobię. Nie będzie tutaj efektów specjalnych, wyciągania pudełek, jak tam niektórzy mieli cudów przelatujących nietoperzy, ale będzie prosto z mostu. Słuchajcie, ja ostatnio po prostu nie gram tak dużo, jakbym chciał, i to. Myślę, że dotyczy większości męskiej, damskiej populacji tego kraju. że nie wszyscy grają, tutaj by chcieli, ale ja gram dużo mniej niż kiedyś. Grałem, bo niestety, życie, praca, żona, córka, rodzice, koledzy i tak dalej, tak dalej. Czasem na graniu zostaje niewiele, więc ta lista może być troszeczkę za was nietypowa. No bo tak jak mówię, gram mniej niż kiedyś, więc te tytuły będą troszeczkę mniej hardkorowe, a chciałem pokazać Wam, w co teraz gram, co jest takim moim topem 10 obecnym, nie takim forever najlepsze super w kiedyś grałem. Po pierwsze, część z tych gier nigdy już Wy nie, nie zagracie, bo ich ciężko jest je kupić albo ciężko je nie zagrać. A po drugie, e, tak jak w top 50, tak samo tutaj chciałem po prostu wsadzać dużo nowego, czyli tego nowego nie będzie aż tak dużo, bo część z tych gier się pokrywa z tym, co Wam gdzieś tam prezentowałem przez ostatnich lat. Jak ktoś już ogląda długo gameplay'a, to nie z, tutaj nie, nie zszokuje go jakoś bardzo. Troszeczkę się postaram, ale, ale nie jakoś mega. E, ale to będzie taka lista, powiedzmy, co tam sobie grywam i jeszcze jakieś tam sobie zrobimy miejsca jak zekwo, czyli wspomnę o kilku grach, które się mocno przewijają i do których mam teraz mega jestem zajarany, na nie, a, a może nie sługę na takie super miejsce w top 10. Ale zacząć od pozycji, słuchajcie, dziesiątej, bo jak zwykle w takich zestawieniach liczą się cyferki. E, tutaj też wspominam, że rozmawiałem z Piotrkiem przed tym nagraniem. Słuchajcie, to musi być tak, że to jest pierwsza, to jest dziesiąta, no, mówię no niekoniecznie. E, ale jakiś tam porządek musi być zachowany, chłopaki, tak zrobili, ja też, ale nie przyrzuć się do tego, bo na przykład między 10 a 7 miejscem jest totalnie niewielka, i To nie jest tak, ta siódma jest dużo lepsza od dziesiątej, po prostu są wszystko. świetne gry, do których lubię wracać. Na pozycji dziesiątej słuchajcie, e, gra jeden z pierwszych KS-ów, który wszedłem, e, jednocześnie jeden też z też ostatnich, bo już nie mam miejsca na te KS-y. Nie było ich aż tak dużo. Cicho tam, bo mi nagranie psuje z tym śmiechem z zakadru. E, generalnie Suburbia. Suburbia, e, wielki, potężny Kickstarter. Gra wydano również w wersji polskiej, ale mają taką wielkie, takie pudło KS-owe z masą dodatków, gdzie tam jakieś są przekładki, planszetki, specjalne plastikowe inserty. Widzicie, że ja uwielbiam inserty fajne, więc tam jest wszystko to świetnie zorganizowane. Tam jest jakąś firmę, która się specjalizuje w robieniu takich plastikowych organizerów, i to wszystko. I tam taki wielki, macie pudło po prostu tej suburbii, e, i tam jest podstawkę z wszystkimi dodatkami. Oczywiście, jak już pewnie mam tego KS-a z 4 czy 5 lat, jak go odebrałem kiedyś go chyba na SN. To zagrałem w podstawkę pewnie z 10, może 12 razy, a w dodatki to na pewno nie wszystkie, a te podstawowe to może tak ze 3 albo 4. Więc jeszcze tak z 30 lat je ja ogram wszystko w tym tempie, mniej więcej. To jest właśnie problem e, z graniem. Ale Suburbia gra o budowaniu miasta. To jest fanem Sim City, ja jestem w ogóle fanem City Builderów na komputer, jak sobie mam chwilę pograć gdzieś tam farona sobie parabozeusa, ludzie w wieku już w tym takim prawie że emerytalnym kryzys wieku średniego już puka. Słuchajcie, moim i tam resztę ekipy. No to niestety. Po pierwsze, zbadajcie się u lekarza dobrze, bo to już pora na kolonoskopie. Po drugie, to są świetne gry i do nich lubię wracać zarówno komputerowo, a jak mogę sobie przenieść na i zagrać z kolegami, przyjaciółmi. Pozdrawiam Jakubka, z którym najwięcej grałem zawsze w suburbie, zawsze on popierał, że tak, tak, zagramy w suburbie. No to wiele, wiele tutaj przyjemności nam tak grała, chociaż tych partii było aż tak dużo, że bym chciał. Więc pozycja dziesiąta: budowanie miasta, wykładanie kafelków i rozwój naszego tutaj małego American Dream, bo taki, taka stylowa miasta z Ameryki, jak to w Sim City była właśnie mamy, no po prostu łatwy, prosty city leader, suburbia na prosty dziesiąty. Przepływamy z dużej ilości kafelków w dużą ilość kart na stole, bo na pozycji dziewiątej absolutny klasyk, gra, która dała początek całej całej masie innych gier i całym jakby nurtowi. Mówi, kiedy się tak mówi, że to jest ostatnia gra, która wprowadziła mechanikę na rynek gier planszowych, to było już tak dawno, że nie wiem teraz, jaka jest ostatnia mechanika wprowadzona przez gry, pewnie ta nie jest ostatnia, pewnie to jest pewnie jakiś legacy czy coś, ale mianowicie chodzi o początek building i na pozycji dziewiątej ci, którzy mnie znają, wiedzą, że to jest Dominion, gra, w którą gram, znowu stanowczo za rzadko, bo już teraz to nawet zauważyłem, że chyba częściej wydają po polsku dodatki do tej gry, niż ja w nią gram, co już takie jest mocno problematyczne. E, na szczęście chyba teraz UV Games przejęło e, po, e, w pewnej, pe, pewnej firmie Games Factory, która upadła, e, prawa do wydawania Dominiona w Polsce i oni go wydają, wydają dodateczki. Ja mam jeszcze pierwszą taką starą podstawkę wydaną uch, chyba jeszcze przez barda nawet. Ktoś dawno temu to wydał, potem to przejęło Games Factory, a teraz wydaje to UV Games, czyli mamy po prostu klasyczny deck leży nam kupa kart na stole, mamy jakąś kasę w ręce, Kupujemy sobie kartę w zamian naszego deku, przewijamy nowa ręka, jakaś kasa, jakieś karty i coraz lepsze te karty nam się pojawiają, bo wzięliśmy ze stołu. I oczywiście napędzamy sobie te ręce, napędzamy sobie gospodarkę, żeby jak najszybciej zrobić jak najwięcej kasy i kupować sobie punkty zwycięstwa w bardzo dużym skrócie. Cała masa tematów, przez jakieś imperia, kolonie, przez ten stocznie, uprawianie łowów, wszystko, co tylko da się podłączyć do klimatu takiego pseudo-średniowiecznego miasteczka, może bardziej noworzutnego nawet to, to wszystko mamy w tych kartach wyrażone. Masa róż grafik różnego poziomu, karty w 30 kurczę czasami niektóre nawet wersjach, bo mam trzy wersje tej samej karty. Po polsku wydana jedna tam z roku 2000 któregoś, druga wydana 5 lat temu i trzecia wydana 2 lat temu, powiedzmy tak, bo jakiś bonus gdzieś zgarnąłem. Więc masa tego jest, jak ktoś chce się zanurzyć w deck building, no, to Dominion po prostu świetny. Jeden z moich ulubionych po prostu łatwo, szybko, przyjemnie pyk i jedna z gier, w które notorycznie niszczy mnie moja żona. Po fale się ostatnio byliśmy u naszych znajomych i tam nie mówią: To może coś byśmy zagrali, no tam było dużo osób, więc ja zająłem się tam powiedzmy córką, a Iwonkę wkręcimy, mówię, Słuchajcie, to ja nie ten, ale tutaj, bo kolega tam grał z tym, to weźcie, Iwonka z wami zagra. Ona coś tam ogarnia, oczywiście ich zniszczyła zupełnie w tego dominiona, w ogóle bez żalu, pokazałem jak się gra. To zawsze takie jest, że ja tam gdzieś biorę jakieś karty, kombosy. Hmm, tutaj sobie zaraz, już dobiorę dwie takie karty i takie, I jak wtedy już będę miał osiem tych kart, to wtedy mi taki kombos, całą rękę, a Iwona wygra. Jak to. Już koniec gry kupiła wszystkie te. Ja mówię, jak a ja dopiero kombosa zaczną budować, a to już wykupiła wszystkie te, tylko pyk, 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 kasa tego. Tutaj funkciństwo naradowo. No cóż, więc jakby pozdrawiam moją żonę, rozwala mnie zawsze w grę Dominion na pozycji ósmej gra, która w ciągu ostatnich miesięcy po prostu dała mi dużo radości. Więc to nie jest jakiś super tytuł z mega mechanikami, ale jest to gra, na którą cieszyliśmy, że się spotkamy z rodziną i mówisz, słuchajcie, no to dzisiaj zagramy super, dziadkowie się tam zajmą Oktasio, a my tutaj usiedziemy i sobie zagramy wy wsiąść do pociągu Legacy, słuchajcie, czyli najnowszy, że tak powiem, installment w uniwersum, chociaż teraz będzie kolejne, będą tam dodatki do różnych tam krajów, ale wsiąść do pociągu, czyli po prostu rozwijamy swoją firmę budującą koleje, połączenia między, między miastami, żeby przewozić pasażerów i towary i wsiąść do pociągu Legacy ja i nam historię, jak to od wschodniego Brzyża Stanów Zjednoczonych rozbudowała się sieć kolejowa aż do zachodniego. Jest tam cała taka fabuła, są różne historie. Odkrywamy kolejne fragmenty mapy, którą sobie rozbudowujemy i wchodzą nam z, ka z każdym fragmentem mapy nam wchodzi jakaś nowa, fajna mechanika albo tylko na chwilę, albo na całą grę i każda ta rozgrywka jest inna. Tych gier jest tam 10 albo 12, pamiętam teraz dokładnie, bo już jakiś czas temu skończyliśmy. I po prostu macie taką kampanię, w trakcie której będziecie robili swoją wersję gry, ponieważ naklejacie naklejki na mapę i niektóre karty niszczycie. Eee, nie, nie chcę tutaj dużo mechanik, bo psułoby to niespodzianka, ale naprawdę bardzo fajne wyciągnięcie dużej ilości mechanik na bardzo prostym tytule czyli gra, w której jesteście w stanie zagrać z rodzicami, właśnie z jakimiś tam dziećmi troszeczkę starszymi, tam powyżej 10 lat, z, z żoną, która nawet nie gra w planszówki, a nawet z którzy dużo grają w planszówki, ale tak mi się będzie podobało, przez to, że tam jest tak dużo fajnych mechanik i tyle radości. Po prostu zwykła, czysta radość, że otwieramy nowe pudełko. Co będzie w środku, jakie karty, co nam dojdzie, co się zmieni, jaka będzie nowa, fajna mechanika. Czy nam się to spodoba, czy nam się nie spodoba, ale będzie na pewno inaczej. Więc po prostu fajne, miłe emocje, wspaniała gra na rodzinne po prostu po południu, w niedzielę, że zjedliście obiad tu mamy, a teraz gramy kolejną misję z wsiąść do pociągu Legacy. Stanowczo polecam. I w ostatnich naprawdę od 12 miesiącach to jest takich gier rodzinnych do osiągnięcia do przeżycia wspólnie przygody, to naprawdę super ekstra to. I bardzo, bardzo polecam na pozycji 8 mojej top 10 e, wsiąść do pociągu Legacy. Na pozycji Siódmej, tak, miałem dziesiątą, dziewiątą, są siódmą, tak, dobrze, jeszcze umiemy liczyć do czterech. Na pusty siódmej, słuchajcie, niespodziewanie, może dosyć nisko, ale po lekkim zmęczeniu materiału, no bo ileż można w tą cywilizację, poprzez wieki oczywiście, która generalnie rzecz biorąc musiała się tutaj pojawić, no bo yy, nie ustając z naszą grupą, grającą niestety online, nie na żywo, wracamy do niej, co jakiś czas do niej wracamy po trzech, czterech partiach w coś innego, no to może jednak wróćmy do cywilizacji i pykamy sobie partyjkę, oczywiście z dodatkiem. Świetny tytuł, bardzo fajne mechaniki, przy jeszcze się na nim zarobić jakieś tam pieniążki gdzieś tam, bo bardzo by się do niego planszetki z to jest ta która się zawsze śmieje, że macie kartonową planszetkę w waszej cywilizacji i tam zaznaczacie żółtymi, niebieskimi żetonami zasoby i populacje I jak kichniecie, albo ktoś walnie w stół mocniej, bo albo stawiał tam akurat flachę obok waszego miejsca, to to wszystko robi taki. A I nie wiecie, ile czego było w tym momencie, i to jest już wtedy dramat. I takie plastikowe nakładeczki się kupuje, i tam się wkłada wtedy te żetoniki, one się nie rozsypują dzięki temu, a aniżeli podpisane ma z tego jakieś tam drobne na chlebek. Albo o, jak ktoś mówi, na mleko dla dziecka starcza, tak, żeby tam móc. Ja już mam dużą córkę na to, ale zawsze mam mleko dla dziecka. I generalnie świetny tytuł cywilizacyjny. Moim zdaniem najlepsza gra cywilizacyjna, głównie oparta na mechanice kart. Czyli mamy tor, na którym wychodzą karty z deku, i możemy za akcję kupować sobie te karty, a potem za zasoby je wystawiać. One oczywiście rozbudowują nasze możliwości, naszą gospodarkę, produkcję kultury, militarnie i tak dalej, budujemy. No, jak ktoś nie gra, to naprawdę warto spróbować. Jest świetna aplikacja oczywiście, która nie zamordowała granie na żywo w tą grę, bo jest tak dobra, że nie trzeba tego całego setupu, robić się bardziej się rozsypać, po prostu odpalamy apkę, pak, 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 gramy sobie z kolegami przez internet. No ale wiadomo, że na żywo to spotkanie to jest coś innego. Generalnie w mojej, naj, moja najlepsza, najbardziej lubiana gra cywilizacyjna, w którą grałem, po prostu myślę, że już no, no na pewno z, 200 partii to spokojnie zostało rozegranych w sumie. To by, bo kiedyś Jezu, kiedyś myśmy jeszcze chyba nawet Piotka, nie znam jak pierwsza zagrałem w cywilizacji. Słuchajcie, to kiedy to było? Wyobraźcie sobie, też tego kanału nawet nie było, jak pierwsza zagrałem w cywilizacji. Prawdopodobnie jest taka duża szansa. Kiedy budowali. Dawno temu, bardzo a. dawno temu to było. Trochę znowu auto reklamy, a trochę. Posypywania głową popiołu, jak wiecie, kiedyś, jak zakładałem film Warfactory, to była taka gra jak Dust. Gry Dust już nie ma e, i już nie możemy je sprzedawać, bo niestety jej się, jej się zaginęło, kiedy Carlosowi wysłałem tą listek, o której dzisiaj Wam mówię, to on powiedział: A Dust. Ja mówię: Wiesz co? Dust jest prawdopodobnie najlepszą grą figurkową, jaka, jaką kiedykolwiek grałem i na zawsze taki pozostanie w moich wspomnieniach, ale już w niego po prostu nie gram. Ma dużo zaszłości z tą grą, przez to też, że ona upadła. E, prawda, Przez tyle lat ją prowadziłem. To jest też jestem z nią powiązany tak, na takim poziomie zawodowym. E, I na pozycji 6 jest druga gra, w którą, tak samo jak w Dasta, najpierw grałem, wkręciłem się, uwielbiałem ją, a potem stała się po prostu moją pracą. E, czyli na pozycji 6 jest a Song of Ice and Fire, figurkowa grabitewna. E, I możecie sobie to stosować z Dastem. To są dwie świetne gry o niesamowitych mechanikach, przy czym a Strongbowice Fire wygrywa tym, że cały czas w nią grywam i spotykam się nawet czasami z chłopakami, którzy u mnie pracują, i w ramach rozrywki sobie w nią zagramy, Mimo tego, że jakby zaproszeniem brzegamy nią, bo codziennie piszemy do siebie w sprawie: A czy wysłaliśmy pakiet turniejowy, A jak tam pliki nowe, A czy tam tłumaczenia gotowe, A jak tam kontener w Chinach, czy już wypłynął. To i tak sprawia na tyle dużo radości, tak gra jest na dużo możliwości już w niej, że fajnie się w nią gra. Das jakby jest tą pierwszą grą, którą poświęciłem. Swoje tam kilka lat życia, teraz jej miejsce zajął Song of Ice and Fire, i on wygrał tym po prostu to miejsce na pozycji szóstej, że w niego gram i cały czas mi sprawia radość, a Das już jest jakby takim niedoścignionym wspomnieniem świetnej gry, no który już po prostu nie ma z nami, tak i, i na tym bardzo boleje, ja, ale zawsze w serduszku daścik pozdrawiam ekipę weteranów Dasta, no bo to. Już na zawsze tak zostanie, jak to zostawiliśmy, że tak powiem. A jak ktoś bardzo chce, to czasami chłopaki jeszcze w turniejach jakieś tam sobie grają. Oczywiście, jak ktoś ma potrzebę, no to zapraszamy. Jest środowisko fanów DASTA w Polsce, cały czas mniej lub bardziej aktywne. A tym, którzy by chcieli czegoś nowszego, no to polecam oczywiście Assange właśnie Fire w zupełnie po polsku. Cały czas ściągamy, królujemy, słuchajcie. Świetny tytuł. Jeżeli ktoś lubi uniwersum gry o Tron, to ma absolutny must have. A albo jeżeli ktoś lubi gry figurkowe po polsku, co nie jest takie oczywiste, też absolutny must have. A poza tym, jak ktoś po prostu lubi świetne gry z dobrą mechaniką gdzie zarządzamy całymi oddziałami, ale do tego mamy jeszcze polityków, stronników, którzy z boku, spoza planszy nam wpływają na tą grę, plus jeszcze mamy jakieś karty, którymi budujemy sobie swój dek, bo zresztą jakiego, jakiego dowódcę wybierzemy, to on daje nam swoje karty, plus karty naszego rodu, to wszystko mieszamy i z tego nam wychodzi talia, którą dobieramy w trakcie gry i zagrywamy jakieś tam przykre niespodzianki na wroga. Świetny tytuł bitewny. W listopadzie będą, słuchajcie, w ogóle u nas tutaj w Polsce jakby mistrzostwa na poziomie kontynentalnym europejskim pod Warszawą. Spodziewam się około 300 graczy, więc jak ktoś ten długi weekend listopadowy z 11 listopada będzie miał wolny, to zapraszam pod Warszawę w hotelu Gromad. Będziemy robili ogromną, ogromną imprezę. W ten system będziemy można zobaczyć świetne figurki, masę graczy. No i będziemy się tam, nadzieję, dobrze bawić. Zobaczymy. A jak ktoś ma ochotę spróbować sobie jakiegoś nowego, nowego bitewniaczka tutaj spod skrzydeł Simonu i War Factory, no to oczywiście polecam A Song of Ice and Fire na pozycji 6 w top 10 marka. E, słuchajcie, na pozycji piątej tytuł, który absolutnie skradł moje serce e, I dla którego swojego czasu prawie że się wykradałem z pracy, żeby urwać tam godzinkę i dwie e, Dzisiaj wrócę później z pracy O, tutaj, o, zagramy może sobie partyjkę jednak e, Słuchajcie, Gwiezdne Wojny Rebelia absolutnie mistrzostwo świata pod względem połączenia świetnego klimatu Gwiezdnych Wojen z bardzo dobrą mechaniką asymetrycznego pola walki, gdzie mamy walczących po kryjomu, boczkiem, boczkiem, wysyłających gdzieś drobne floty, próbujących gdzieś tam coś uszknąć, rebeliantów realizujących swoje cele, a ogromne, potężne imperium galaktyczne, które po prostu wysyła wszędzie ogromne armie, wielkie niszczyciele gwiezdne i po prostu tam wszystkich butem na tych planetach do dołu i, i rządzimy. E, więc dwie zupełnie przeciwstawne sobie siły grające inaczej, e, świetny klimat, koniecznie z dodatkiem, który wprowadza, jakby to się śmieje, że w tej grze podstawowa ta mechanika walki została po prostu wycięta, jak dodatku, żeby na niej zrobić kasę, co niestety chyba tak wyglądało, e, ale jeżeli nie widzieliście na e, YouTubie naszym game program, jest świetny z tym, jak z chłopakami gramy sobie w Rebelię, bardzo go polecam, jak ktoś nie widział, to warto sobie zobaczyć, bo zobaczycie, o co chodzi w tej grze, gdzie tam jest mięso, że po prostu tutaj czubaka wchodzi, próbuje zatrzymać Piotra ten go pokonuje i, go, i przychodzi Imperator i czubakę przekształca na drugą stronę, się nagle staje złym czubaką, który gdzieś tam gania, leje i ją wrzuca w karbonit. No, po prostu, powiadacie swoją własną wersję Gwiezdnych Wojen, swoją własną historię. To jest zawsze najlepsze, że wstajecie od tego stołu po kilku idziech. Wow, ale to było epickie. Tu co się wydarzyło? Tu w ostatniej chwili uciekli, a tych złapali, a tutaj coś tam. I oto właśnie wchodzi w takich klimatycznych grach, że one opowiadają historię, a wy to chłoniecie. Jeżeli ktoś nie jest fanem Gwiezdnych Wojen, to ja oczywiście polecam. Wojna o Pierścień, czyli to jakby poprzedniczkę e, zupełnie innego, bo to, wydawał, a, to wydaje Ares, Rebelię wydaje Fantasy Flight Games, e, więc na podobnych mechanikach one mają kilka Podobnie, to są różne gry oczywiście, bo tam idziemy, tutaj zamiast się ukrywać Rebelia, to mamy wolne ludy, które walczą z przeważającymi siłami Saurona, gdzieś tam boczkiem, boczkiem idzie sobie różne Pierścienie, ale jak kogoś nie kręcą Gwiezdne Wojny, to polecamy Wojnę o Pierścień, ja już ja raczej będę stał po stronie tej rebelianskiej, ale w obie te gry gram, obie mam, będę zbierał, mam dodatki wszystkie i to na pewno Obie się będą pojawiały na stole, ale jak tą lekkością, z której lekko, po prostu jest nowocześniejsza, kilka lat młodsza, tutaj tą e, tym glamurem takim młodości, rebelia lekką, po prostu wygrywa. No i bardziej kocham niestety uniwersum Gwiezdnych Wojen. Co tutaj dużo mówić, to jest taka moja spowiedź dla Was, słuchajcie, niestety. Gwiezdne Wojny wygrały nad Tolkienem, sorry. Na pozycji czwartej, tytuł, który bardzo lubiłem, już recenzując go dla Was na kanale Gentle TV, a absolutnie zakochałem się w nim, kiedy dostałem w moje ręce dodatek i zobaczyłem, jak można było go rozbudować, jak można go zmienić i uczynić z niego po prostu ultimate, ukochaną moją grę ekonomiczną. Na pozycji czwartej. Uczta dla Odyna wraz z dodatkiem. Świetny, po prostu sucharek, taki piękny, że nawet jak rzucacie kostką, to autor mówi: Nie, nie, ale jak ci się nie spodoba ten losowy wynik, to jeszcze możesz dwa razy tą kostkę przerzucić, żeby było bardziej sucharkowo. Idealnie, idealnie. Świetna gra w wysyłanie. Worker placement, gdzie wysyłamy nasze winików na taką ogromną planszę z różnymi rzeczami. Oni mogą nam przynosić zboże, napadać na ludzi, hodować zwierzęta, budować domy, budować łodzie, wydobywać ze sobą no, po prostu masaż do zrobienia zdobywamy nowe wyspy, kolonizujemy je, wysyłamy osadników, żeby tam zostawili na tych wyspach, żeby punkty zwycięstwa. Świetny tytuł. Wygląda to wszystko strasznie. Z daleka po prostu grom, dużo tych zasobów, y, jakieś kafelki, które trzeba tetrisować, układać w tych planszach, ale jak raz zagrać i poczujecie ten miodek po prostu, ta ilość kiedyś usiądziecie i tak, ale jest możliwość. A może zagram tak? A może taka strategia? A jaki mi doszedł pomocnik tutaj? A może pójdę w napady? A może jednak będę handlowo, A może na wieloryby będę polował? Niesamowite po prostu dla moja ulub Lubiona gra ekonomiczna, e, mam oczywiście i uwielbiam na niej wracać, bo e, jakby mam własną wersję z dodatkiem i jak z kolegami spróbuję, to może panowie no jak Włóżty dla Odyna zagramy, tak lekkie wiecie, szybkie 2,5 godzinki, taki filerek, co wy na to, nie? No, ale nie zawsze się udaje, ale Włóżty dla Odyna często wraca u nas na stół, jestem po prostu wielkim, wielkim, wielkim fanem, świetny tytuł. Więc jak ktoś lubi słuchareczki, no to jakby absolutnie musi, musi Ucztę dla Odyna mieć w swoich zasobach. Rebel ją wydał nie, nie, niedawno ponownie wraz z dodatkiem, to jeszcze chyba jakieś dodatkowe, nawet plansze bonusowe można było zgarnąć wysp, więc jak najbardziej. No Jeżeli ktoś chce grać w lubioną, ekonomiczną grę Marka, no to uszta dla Odyna absolutny must dla Was. Na pozycji trzeciej, słuchajcie, znowu klimat trochę takiej spowiedzi, kajania się, no bo to jest gra, w którą już nie grałem. Nie wiem, jak długo. Na pozycji trzeciej, słuchajcie, Battlestar Galactica. Wstyd straszny, że nie na pozycji pierwszej, ale po prostu nie mam kiedy w nią grać. Ekipa się, słuchajcie, rozeszła. Tamten się ożenił, jak w naszej klasie kaczmarskiego. Ten wyjechał do Kanady, tamten w nie powiem jakim klubie, tamci z dziećmi też by chcieliby na zachód. Eee, no i niestety... Pff, no, no, rozeszła się ekipa i nie ma kiedy grać. Czasami gdzieś tam się uda wcisnąć odmęty grozy, ale to nie to samo. Wiadomo, jak ktoś nie ma ze stara, to może się odmętami radować. Zaraz będzie dodatek, ratować się nimi, bo to jest to, no, taki wiecie, unowocześnione, troszeczkę ułatwione, ale jednak Battle star ze wszystkimi dodatkami, jak się się dało, ze znajomymi i kombinacja. Kto jest tym cylonem? Czy admirał? A może prezydent? A może pilot tylko tam udajesz tak dobrze strzela? Tak naprawdę, co nam gdzieś? Albo zaraz e, inżynier, zamiast naprawiać coś, to kurczę, wyskaczy, że jest cylonem i jeszcze tam gdzieś bomby podłuży. Nigdy nie wiadomo. No, słuchaj, o tej grze, tyle zostało na tym kanale powiedziane, chyba nawet Carlos ją wymienił w swoim top 10, dobrze pamiętam. Najlepsza gra z klimatem ukrytych tożsamości i jedyny Prawie, że sposób, żeby grać w gry kooperacyjne, takie full, no to właśnie jest e, gra kooperacyjna z motywem zdrajcy. E, przez wiele, wiele lat e, wywalczone w top 50, zawsze w top 3 przeze mnie tam wsadzane, bo to jest gra, w którą zagrałem setki razy, z powiedzianym przy niezliczonej ilości godzin, z dużą ilością osób, ale oczywiście lepiej się bawiłem z moimi najbliższymi, których teraz serdecznie pozdrawiam. E, no i to jest po prostu część, jakaś tak duża cząstka mojej młodości, mojego gościa tam zostanie, zawsze z Starem, leży na półce na honorowym miejscu. I Mam nadzieję, że kiedyś się znowu ta ekipa zbierze, wiecie, jak w takim starym filmie, jak znowu, jak w Niezniszczalnych, przyjdzie kiedyś Stallone, przyjdzie każdy z tych aktorów, kurczę, e, zbijemy pionę, e, jak, tacy, jak już tacy, wiecie, posiwiali z doświadczeniami i znowu odmłodzimy się o te 20 lat i zagramy w Stara. Więc w moim top 3 niegrany, ale na zawsze w sercu Battle Star Galactica. Serdecznie Państwu polecam. Tak, kto nie grał, ten trąba. No dobrze, słuchajcie, pozycja druga. Teraz ciekawe wszyscy, no, ci, co już oglądają od to ciekawe no, tutaj na no, drugim, to ja myślę, że to dało, a ja myślę, że to, a tutaj. Myślę, że nie zaskoczę zbyt dużej ilości osób. Jest to gra, której do dzisiaj żałuję, że z Piotkiem nie zagraliśmy w nią na żadnym stanie. Bardzo bym to chciał. Jest to gra, w którą im więcej gracie, tym więcej się nie dowiadujecie. Otwierają wam się oczy na nowe strategie. Jest to też gra, w której jeżeli macie zamiar wkręcić kogoś nowego, to jest to po prostu niemożliwe, bo gracie na zupełnie innym poziomie. Trochę jak nie wiem, czy w szachach tak jest, bo jestem lamusem, nie umiem grać w szachy. Ale generalnie to jest tak, że jak próbujecie kogoś nowego wkręcić, to musicie mieć jakiś koszmarny handicap, żeby w ogóle była szansa, bo wy tą grę widzicie zupełnie inaczej niż on. i znacie wszystkie strategie i już nawet potraficie liczyć. Karty, wiedzieć, to mi doszło na rękę, przetestowaliśmy deck, więc ty masz taką, taką, taką i tak 3-4 karty, jesteś w stanie powiedzieć mu, co on ma na ręce, czyli chodzi o zimną wojnę. Toilet, trago zimna wojna gra, w którą również rozegrane nam No na pewno kilkaset partii, bo tutaj zarówno granie na żywo, e, kiedy jest, jest w ogóle pierwsza gra planszowa, którą kupiłem, słuchajcie sobie, pierwsze trzy gry planszowe, które kupiłem, to było zimna wojna, Twilight Imperium, zacząłem z, z grubej rury. I coś jeszcze, ale tej trzeciej teraz nie pamiętam, ale będą te dwie, były, czyli Twilight, Imperium i, czy, dwa Twilighty, Twilight Imperium i Twilight Empire i, i Twilight Struggle, e, czyli zimna wojna. Słuchajcie, jest to absolutne ukoronowanie moim zdaniem dwuosobowych gier e, pojedynkowych. E, czyli mamy Amerykę, i mamy Związek Radziecki, które walczą ze sobą w trakcie zimnej wojny o te gorące miejsca, gdzie toczyły się wojny, ale również te kraje, w których wojna się nie toczyła, ale próbują nam zdobyć swoje wpływy polityczne bez, powiedzmy, użycia broni. Chociaż czasami może być i tak, że nam wybuchnie wojna gdzieś tam w Europie. A to nagle Rosja, Rosjanie stwierdzą, że zwiadą sobie w, we Włochy albo tam w jakieś powstanie komunistyczne wybuchnie. Co, jak wiadomo, po II wojnie światowej się zdarzyło. E, słuchajcie, no. Wszystko już tutaj zostało na tym kanale powiedziane, absolutnie wspaniała, fenomenalna lekcja historii, rekreacja historycznych wydarzeń, które wy jako graczu układacie w wybraniu przez siebie konaczcie. Dostajecie jakieś ka karty na rękę i na tych kartach są jakieś wydarzenia i punkty. Te karty są im ważniejsze było wydarzenie, tym więcej punktów jest ta karta warta. E, I tych punktów albo używacie, żeby tam sobie gdzieś wsadzić jakieś poparcie, albo właśnie gdzieś jakiś zamach wywołać, albo zmianę sojuszy, albo zagrywacie to wydarzenie, bo chcecie, żeby na przykład e, jak najszybciej wydarzył się plan Marszala, który daje Wam duże wpływy dla Ameryki w Europie a macie na przykład na ręce wydarzenie jakieś KGB jako Amerykanie. Jego nie chcecie zagrywać, ale chcecie użyć punktów. No, jak użycie punktów, to odpali się wydarzenie przeciwnikom. Więc Cała masa kombinacji, tak jak mówiłem, z każdą rozgrywką uczy się czegoś nowego. Nagle się okazuje, że karty, które do tej pory po prostu sobie zagrywaliście, mają fintę, w fincie drugie dno, bo da się jak kto, przeciwnik ma inną kartę na ręce, to za pomocą tej karty odpalić e, wojnę atomową wtedy e, on przegrywał, to było w jego turze, albo wy przegrywacie, bo to w waszej turze trzeba wrażyć, kiedy ją zagram, i tak dalej i tak dalej. Strasznie dużo kombinacji, wybitny tytuł. E, kilka lat temu już pewnie nawet więcej niż kilka, strach myśleć, kiedy nie chcę sprawdzać. Wsparłem na ks nawet jego wersję elektroniczną. Potoczyło się to, jak się potoczyło w bólach, bo w bólach, ale w końcu ją zrobili e, i wiele partii elektronicznych zostało rozegranych. Z tego całego takiego, powiedzmy, triduum, e, które tam można sobie w, od GMT ogarnąć, bo mamy i to, mamy labirynt, e, mamy też tę te, wiosnę ludów, która, nie pamiętam, jak teraz się nazywa, była też po polsku wydana. E, no to jednak zimna wojna to jest absolutny klasyk. jeszcze narodów. dziękuję. E, to jakby to jest najlepszy, najlepszy absolutnie, najfajniejszy z tych tytułów, który najlepiej ma te wszystkie mechaniki spięte, ma najmniej moim zdaniem losowości, w sensie, że ta losowość jest, ale nie jest aż tak kluczowa, jak w pozostałych dwóch tytułach. Jeżeli miałbym wybrać tylko jedną grę z oferty GMT, to absolutnie właśnie Zimna Wojna jest tą grą, w którą musicie zagrać i którą musicie spróbować. Ona jest cały czas wydawana, już była w różnych wersjach pudełek, z różnymi dodatkami, z różnymi kombinacjami, ale ja Wam polecam tą najprostszą, najpodstawową wersję, żeby w nią właśnie grać, a potem dopiero sobie coś tam komentarzkiem się znudzi, a Wam się szybko nie znudzi, to Wam gwarantuję. Dotrwanie do końca jakby całej rozgrywki, 10 tur bez przegrania jednego z graczy wcześniej jest na początku dosyć trudne. Więc jeżeli interesuje Was bardziej skomplikowana, oparta o historię, jesteście, jesteście, jeszcze jesteście fanami historii, do tego gra pojedynkowa, stricte jeden na jednego, e, no to absolutnie najlepszy wybór na pozycji drugiej u mnie: Zimna Wojna. Słuchajcie, co mógł Marek dać na pierwszą pozycję? Tutaj e, gra, w którą żałuję, że gram rzadko. Za dużo grałem kiedyś w jej wersję komputerową. To w ogóle taka lekcja życia. Słuchajcie, jak, e, jak gracie w jakąś grę, a potem nie możecie zasnąć, bo w nią się bo w was wywołuje takie emocje i taką macie adrenalinę i tak was kręci, to trzeba tą grę odstawić. Jak <laughs> jesteście już gościem po 30. bo nie może sobie pozwolić na nieprzespane noce. E, a tą grą, przez którą Rzadko sypiałem, jest niestety Company of Heroes, czyli gra komputerowa, dziejąca się w trakcie II wojny światowej, gdzie można z innymi graczami sobie grać. Ja, co prawda, jakimś mistrzem w nią nie jestem, ale wstydliwej ilości godzin jej poświęciłem, żeby grać w multiplayerze i napieprzać się ze złymi graczami w internecie, szczególnie jeden na jeden, czyli jak widzicie, tutaj dużo było w ogóle gier takich pojedynkowych. I kilka lat temu Amerykanie z Bad Crow Games zrobili. Y Kickstartera na planszową edycję tej gry, do którego byłem koszmarnie przekonany. I nawet znajdę na A wchodzisz w to, bo ty jesteś fajny. Mówię: Nie, bo to jest świetna gra komputerowa, ale tego się nie da. Jak to na planszę zaadaptować w ogóle bez sensu? Yy, to się nie klei. No i tam patrzę na tego Kickstartera, jak w ostatnim, jak mówię: A coś tam może kliknę. Jakiś taki mały plec, może starterek, ale tak głupio samego starterka. A tutaj jest panzerelit, A ty jacyś brytyjscy spadochroniarze. Hmm. O i czołgów więcej. O, i plastikowe boforsy. Hmm. No i tak wyszło jakoś dziwnie. Że, że Marek jest bez nerki. Że mam takiego Olina z tego pierwszego ks -a. No nie uwierzycie. <gry> Jak, jak, jak są teraz głupie filmy na TikToku, jak ktoś ogląda TikTok, ja się staram oglądać, ale wiem jakie głupie filmy są, bo oglądam ludzi, którzy mówią co jest głupiego w internecie. Idzie facet, potyka się i tak niechcący przewija kartą krytową przez ten i kupuje Mercedesa. No to nie uwierzycie, ale tak właśnie było. Potknąłem się, kliknąłem i się zapłacił na KS-ie. Przyszło. Ja w ogóle zapomniałem, że to grę sparem. To że tak jest, na, jak na KS-ie coś wspieracie, to się potem robi te ileś tam lat, to już tak dobra, to w ogóle, o przyszło, coś, co to. Hmm, na tym poziomie to wspierałem. O komponio filos. Zagraliśmy. Ale to jest dobre. Tam było dużo pomyłek, oni jeszcze się nie ogarnęli, ale korek, serce wsadzone w to i te mechaniki fajne. Generalnie podzielili słuchajcie, plansze na heksy i dali e, ograniczoną liczbę takich żetonów, które aktywują jednostkę. I każda jednostka ma maksymalnie takie 3 żetony przyznana, a w sumie gracz ma takich żetonów 9. Jest taki podział na to wszystko zrobiony. E, to się tam zmieniało w wersji 1.0, potem jak tam sprawienia robili 1.5, drugi drugiego kickstartera. Gdzie możemy sobie trochę jeszcze dokupić, coś tam sobie dokupiłem, ale się wydarzyły pewne rzeczy, o których tutaj nie wiem, chyba nie opowiadałem nigdy, i to nie jest chyba rozmowa na żywo o tym, jak się próbowałem spotkać z kimś, żeby tą grę. Nie, chyba nie opowiadałem o tym na wizji, bo to nie wypada mówić w takich wypadkach, ale miałem się spotkać z kimś z tej firmy, żeby zaproponować, że ja chętnie to wezmę w dystrybucję, lubię tą grę, czuję ją, wy tylko tego KS-a robicie, ale tam się wydarzyło, co się wydarzyło. Ten pan już nie jest, że tak powiem, z nami, a generalnie żeby biorąc, straciłem z nimi kontakt. Robią teraz, Robię tego drugiego ks ja go wsparłem, czy on zostanie Wydany z czas, tak z każdym miesiącem. Troszeczkę się zastanawiam, czy to dojdzie do skutku. Mam nadzieję, że tak. Chciałbym mieć tam dodatkowe jednostki na zasady. Czy warto na to czekać, jeżeli będziecie widzieli kopię tej gry? Jest w ogóle trudno dostępna, bo ona nie ma w ogóle w retailu. Tylko KS wydali, to wysłali na razie. Ja liczyłem, że uda się jakoś tam w retail wprowadzić. Chyba raczej nic z tego nie wyjdzie, niestety. Ale gdybyście mieli okazję spróbować tej gry, to bardzo ją polecam, bo jak ktoś jest fanem II wojny światowej, a nie daj boże, jeszcze jest fanem gry, która i kompania Firous już w ogóle przepadł to lepiej nie ruszać, bo będzie musiał kupić i szukać tam jest jakiś chory pieniądzek w Amazonach czy innych eBayach, ale spróbujcie sobie, bo tak jak widzicie, damy to jest no, gra, która mi teraz sprawia najwięcej przyjemności. Rzadko w nią gram, niestety, bo wymaga dużo, dużego setupu. Trzeba przygotować planszę, wybrać kim się gra, jaką armią, ale mechaniki są naprawdę fajne. Zajmujemy na planszy kolejne punkty, to punkty dają coraz więcej zasobów, a za te zasoby sobie rozbudowywujemy nasze wojska. I co fajne, jednostki zdobywają doświadczenie, i te punkty doświadczenia możemy inwestować w to, żeby na przykład były lepsze. To jest, coś im tam ulepszyć, możemy wykupować też upgrade y broni, no naprawdę. Jest tutaj dużo, dużo sposobów na wygraną, dużo sposobów na prowadzenie gry. Ja to gram pojedynkowo, głównie pojedynkowo, ale można też sobie tam w jakichś kombinacjach topykać. Tam 3 na trzy graczy w Tifoli i tak dalej. No ale taka wysienka rzadka na torcie. No i co? Tyle tej mojej dziesiątki. Słuchajcie, jak tak patrzę na tą listę, to dużo, bardzo było tych gier pojedynkowych faktycznie, no ale. Ja tak, słuchajcie, grywam, jak widzicie, e, tak to się mi potoczyło i chciałbym grywać więcej. Chciałem za rok wam powiedzieć: słuchajcie, a w tym roku to grałem tyle gier, że połowę tej listy zmieniliśmy. Oczywiście za rok będziemy robić taką serię, bo to nigdy nic nie wiadomo. E, ale generalnie, żeby biorąc, chciałbym grać więcej. Czego sobie i Państwu życzę. To było top 10 Marka Laskowskiego na GameTal TV. Życzę Państwu udanego dnia i być może do ruchego zobaczenia, jak w którąś z top 10 gier będę grał tutaj z moimi kolegami w Grocie. Trzymajcie się, na razie.